ramach spotkań z Duszkiem Bogusiem spotkanie piąte, czyli opowieść o Błaźnie Mikołaju. Znajomość Adasia z Duszkiem trwała już kilka miesięcy, ale chłopiec nikomu o tym nie mówił. Zawsze, kiedy po lekcjach przychodził do mamy, po chwili biegł na spotkanie z Bogusiem. Bogusiu, dziś mam kilka pytań, rozpoczął kolejną rozmowę. Co chcesz wiedzieć? W sobotę byliśmy w odwiedzeniach u babci w Sownie. To taka wieś niedaleko Stargardu. Zresztą nieważne gdzie, ty przecież nie podróżujesz. W każdym razie, gdy byliśmy tam w kościele, tato pokazał mi płaskorzeźbę przedstawiającą pewnego błazna żyjącego w XVI wieku. A wiesz, kim był błazen w tamtych czasach? Zapytał Boguś. Jasne, to taki człowiek, który miał za zadanie wprawiać w dobry humor księcia lub króla. Po prostu zabawiał, rozśmieszał jego i cały dwór. U mnie w klasie też jest taki jeden, zaśmiał się Adaś. Gdy Karol się wygłupia, pani zawsze mu mówi, że jest klasowym błaznem. Hi-hi, Bogu świknął koziołka w powietrzu. A ja jestem duszkowym błaznem. Tak zawsze mawia stryj Bazylii. O, nie wiedziałem, Adaś udawał zdziwionego. Ty też lubisz się wygłupiać? Zaśmiał się. No dobrze, wracajmy do historii. Podobno to był błazen szczecińskiego księcia Jana Fryderyka. Masz rację, Adasiu, z uznaniem stwierdza Boguś. To właśnie ten książę przebudował zamek. W pięknym, renesansowym stylu, dokończył Adaś. Mama mi opowiadała, dodał z satysfakcją. Ta twoja mama dużo wie o zamku. Boguś nie ukrywał zdziwienia. No pewnie, zawołał Adaś. W końcu moja mama pracuje na zamku i zna jego historię, ale nie tak dobrze jak ty, Bogusiu. Ja wiem o tym miejscu wszystko, Adasiu, wszystko. W końcu mieszkam tu tyle lat, dumnie zawołał Duszek. Bogusiu, wracajmy jednak do błazna. Tata tłumaczył mi, że ta pamiątkowa płyta jest unikatowa, co oznacza niespotykana nigdzie indziej. Podobno wielu historyków zastanawia się, dlaczego książę chciał uczcić pamięć swojego błazna i ufundował mu taką płytę. Błazen to w końcu nigdy wyjątkowy. Pomyślałem, że ty pewnie coś o tym wiesz. A wiem, odpowiedział tajemniczo Boguś. No to mów. Mamy jak zwykle mało czasu, popędzał go Adaś. Znałem, jak się domyślasz, ich obu, księcia i błazna. Mikołaj, bo tak miał na imię błazen, śmieszny był, taki trochę nierozgarnięty. Zanim trafił na dwór książęcy, pasał gęsi w rodzinnej wsi. Co takiego? Gęsi pasał? Zaśmiał się chłopiec. Proszę, nie przerywaj. Pewnego dnia przez jego wieś przejeżdżał książę ze swym dworem. Wszyscy mieszkańcy wybiegli na drogę, aby zobaczyć władcę. Tylko Mikołaj nie mógł tam pobiec. Matka kazała mu pilnować gęsi. Siedział smutny i bardzo żałował, że ominie go takie wspaniałe wydarzenie. Bardzo chciał zobaczyć księcia i jego dwór. Jednak nie wiedział, że nie może pójść tam ze swoimi gąskami, bo tłum by je stratował. A na ręce wszystkich wziąć nie mógł. Siedział i myślał. Aż nagle wpadł do głowy pewien pomysł. Połapał swoje gęsi i po kolei przywiązał za szyję do swojego paska. Gąski szamotały się przerażone, a po chwili znieruchomiały. Czy one, no wiesz, zapytał zdumiony Adaś. Tak, niestety gąski nie przeżyły, ale Mikołaj tego nie zauważył. Był bardzo zadowolony, że ma je przy sobie i pobiegł szybko w kierunku drogi, którą miał przejeżdżać książę. Stanął sobie na uboczu i czekał. Książę już z daleka dostrzegł Mikołaja, bo widok rzeczywiście był niesamowity. Wiejski chłopak z gęsiami przywiązanymi do paska. Orszak zatrzymał się, a roześmiany książę powiedział, że jeszcze czegoś takiego nie widział i dawno się tak nie ubawił. Wypytywał Mikołaja o różne rzeczy, a on tak śmiesznie odpowiadał, że rozbawiony książę zawołał: chcę mieć tego błazna przy sobie i zabrał go na zamek. I tak Mikołaj, z chłopca pasącego gęsi, stał się książęcym błaznem. Dobrze mu się żyło, jadł smakołyki z książęcego stołu, nosił piękne kolorowe szaty z dzwoneczkami. Lubiłem go straszyć, wiesz, tak zabawnie krzyczał, gdy w nocy łaskotałem go w nos i szeptałem do ucha uhu, uhu, hi-hi, roześmiał się Boguś. Bogusiu, zawołał z udanym oburzeniem Adaś, Jan Fryderyk nie miał dzieci i może dlatego tak polubił Mikołaja, który stał się jego ulubionym towarzyszem. Błazen wprawiał go w dobry humor. Książę go uwielbiał i nawet podarował mu wieś, którą potem
Na cześć Błazda nazwano jego nazwiskiem. Czy ta wieś to właśnie Sowno? Tak, Mikołaj nazywał się Hinze, a wieś nosiła nazwę Hinzedorf, po polsku Sowno. Pewnego razu książę dostał dziwnej gorączki. Mikołaj, który bardzo kochał księcia, bardzo się tym martwił. Jakaś wiejska baba poradziła mu, że taką chorobę najlepiej wyleczyć strachem. I co? Pewnie wystraszył księcia, domyśli się Adaś. Tak, zepchnął go znienacka z mostu do wody. Ups, pewnie to nie była miła kąpiel, co? No cóż, książę nie był zachwycony, nie gniewał się długo na Mikołaja, bo dzięki tej kąpieli wyzdrowiał, ale postanowił ukarać go za ten zuchwały czyn. Chciał go troszkę wystraszyć i ogłosił, że skazuje go na śmierć. Co? Śmierć? Za takie coś? Zawołał oburzony Adaś. Wiesz, książę to książę. Nikt nie powinien sobie z niego żartować. Władca miał prawo karać swoich podwładnych nawet śmiercią. Ale w tym przypadku to miał być tylko żart, bo kat zamiast miecza miał użyć kiełbasy. Kiełbasy? Nie dowierzał chłopiec. Tak, zwyczajnej kiełbasy. Lecz błazen o tym nie wiedział i potraktował wyrok bardzo poważnie. W chwili uderzenia padł martwy na ziemię. Coś takiego, zginął od uderzenia kiełbasą? Tak, po prostu umarł ze strachu. Ta śmierć bardzo zasmuciła księcia, lubił Mikołaja i poczuł się winny. Pochował swego wiernego sługę w jego wsi, czyli w Sownie, tam gdzie mieszka moja babcia, przerwał Adaś. Tak, i wystawił mu kamienny pomnik z napisem: tak ruchem ręki błazen życie postradał. Bogusiu, same smutne historie ostatnio mi opowiadasz. No rzeczywiście, następnym razem opowiem ci coś weselszego. Niech no tylko sobie przypomnę. Hehe, zaśmiał się Boguś. Na przykład o stryju Bazylim, dobrze? O tym miejscu, gdzie mieszka, to takie tajemnicze. Dobrze, dobrze, może dziś właśnie go odwiedzę. Opowiedziałem mu o tobie, wiesz? Mówił, że kiedyś chciałby cię poznać, ale on w dzień nie rusza się z domu. A ty w nocy, to nie mógłbyś tu kiedyś wpaść, co? O, ja w przeciwieństwie do stryja Bazylego w nocy nie ruszam się z domu. Adaś się zaśmiał. Na zamkowym zegarze wybiła godzina 15. Pędzę do mamy, Bogusiu. Dziękuję za opowieść. W poniedziałek po lekcjach znów będę. Czekaj na mnie. Pozdrów stryja, zawołał jeszcze Adaś, biegnąc w stronę biura mamy. A Boguś? Boguś zakręcił się 3 razy, wzbił się do góry, krzyknął juhu i już go nie było. Na zamkowym korytarzu echo powtórzyło jego okrzyk, a potem zapadła cisza. Kochani, zapraszam Was do wysłuchania następnej opowieści o duszku Bogusiu.